Uszanowanko! W 2019 roku doświadczyliśmy wielu wspaniałych premier gier, a w 2020 czekają nas jeszcze gorętsze tytuły. Wydawcy z roku na rok prześcigają się, aby dać nam jak najwięcej, jak najciekawszych produkcji. Niektóre premiery zostają nawet przesunięte ze względu na to, aby gry były na pewno ukończone. To znaczy, aby były pozbawione błędów i aby zostały nam oddane w jak najbardziej grywalnej postaci. Taką najbliższą, przesuniętą premierą jest The Last of Us 2, które studio Naughty Dog przesunęło z lutego 2020 roku na 29 maja 2020 roku, o czym mówiłem już w poprzednim materiale. Studia walczą teraz o uwagę gracza. Starają się kupić zaufanie, przekonać do siebie i przyciągać coraz to nowszymi i ciekawszymi tytułami. Z roku na rok widzimy coraz więcej tytułów zwracających na siebie nasze zainteresowanie. Mimo ogromu nowych produkcji, wiele osób i tak będzie powracało do gier z 2019, 2018 roku, czy nawet wcześniejszych lat. Ja sam uwielbiałem podłączać od czasu do czasu swojego PSX-a i odpalać na nim takie produkcje jak Spyro, Crash Bandicoot czy Spider-Man. Dlaczego? Nostalgia. Tęsknię za tymi tytułami. Tęsknię za wspomnieniami i uczuciami, których doświadczałem podczas ogrywania jej. Teraz już nie muszę podłączać tej konsoli i patrzeć na kanciaste światy oraz postaci, tak jak robiłem to do niedawna. Przynajmniej nie przy tak wielu produkcjach. Twórcy zaczęli brać się za stare gry, które wielu ludzi uważało za kultowe. Za takie, do których ludzie wracali myśląc, że jest to gra, przy której chcą spędzić kolejne godziny. Zaczęliśmy dostawać remake'i takich gier. I to nie byle jakie. Twórcy doskonale wiedzieli, że grają tutaj z nostalgią, z wyidealizowanymi wspomnieniami o grach, które bardzo często nie wyglądały tak dobrze, jakbyśmy tego chcieli. W związku z tym, deweloperzy starają się przenieść nas do gier, które już znamy. Do gier, których każdy element pamiętamy i kochamy. Zaokrąglanie kanciastych twarzy, całych głów, rąk i nóg, całych sylwetek. Remodelowanie postaci, całych map, fragmentów zarówno ruchomych, jak i nieruchomych. Wszystkie elementy, na które mieliśmy jakikolwiek wpływ i takie, na które wpływu nie mieliśmy. Przeniesienie całego świata, który tyle ludzi znało i kochało w taki sposób, aby nie pozmieniać za wiele, ale na tyle umiejętnie, aby gra wyglądała, jakby była całkiem nowa i stworzona w dzisiejszych czasach. Jest to nie lada wyzwanie, z którym twórcy radzą sobie wybitnie. Jednak poprawa graficzna nie wystarczy. Trzeba się też wziąć za dźwięki. Nie tylko za muzykę, która niejednokrotnie była prosta, ale rytmiczna, ale też za dźwięki uderzeń, skoków, wystrzałów, czy nawet stawianych kroków. Wszystko to, to elementy, które wielu ludzi uważa za kultowe. Za elementy niemożliwe do odtworzenia, bo kiedyś to było, a dzisiaj to nie ma. Sorry. Ja sam, kiedy pierwszy raz usłyszałem o tym, że powstaje remake gier o Spyro, byłem na początku mega zadowolony, ponieważ akurat ukończyłem ponownie całą trylogię na PSX-ie. Ale potem zacząłem myśleć, co twórcy zrobią z dźwiękiem? Czy będą w stanie odwzorować to, co siedzi zakorzenione w mojej pamięci? Jak im to wyjdzie? Na szczęście nie zostałem rozczarowany. Udźwiękowienie odświeżonej trylogii przygód Fioletowego Smoka złapało mnie za serce. To było dokładnie to, co zapamiętałem. Przypominam, że przez nostalgię wyidealizowałem każdy element tych gier, a twórcy idealnie spełnili moje oczekiwania. Do tego dodali dubbing. Totalnie się tego nie spodziewałem i byłem do tego nastawiony mega sceptycznie. Jednak ponownie zostałem pozytywnie zaskoczony. Dubbing rozłożył mnie na łopatki. Był wykonany wspaniale. Każda kwestia była wypowiedziana idealnie. Głosy smoków zostały dobrane perfekcyjnie. Byłem w niebo wzięty. Pamiętajmy jednak, że to nie tylko grafika i dźwięk liczą się w grach. Chodzi tu głównie także o mechaniki i pracę kamery. Twórcy muszą naprawdę się postarać, aby każda postać podskakiwała na odpowiednią wysokość, uderzała na odpowiednią odległość oraz poruszała się z odpowiednią prędkością. Wszystkie te elementy wpływają na to, jak odbieramy daną grę i na to, jak bardzo się w nią wczuwamy. Gdyby Spyro biegał za wolno, Crash skakał za nisko, a Leon z Resident Evil 2 wyciągał broń zbyt długo, nie bylibyśmy w stanie wczuć się w tę grę tak, jak robiliśmy to do tej pory. Gdyby mapy były rozłożone dużo inaczej niż to zapamiętaliśmy i bylibyśmy w stanie docierać tam, gdzie w oryginale nie dawaliśmy rady, zmieniłoby to bardzo wiele.
Gdyby główny boss z danej lokacji nie potrzebował trzech, a na przykład dwóch uderzeń, aby zostać pokonany, myślelibyśmy, że przecież nie był nigdy taki prosty. A może to ja jestem taki dobry? A zatem jak widać, jest wiele aspektów, na które twórcy muszą zwracać uwagę przy tworzeniu remake'ów gier. To nie jest takie proste, jak mogłoby się wydawać, ponieważ nie jest to zwykłe tworzenie gry na nowo. To jest zabawa ze wspomnieniami odbiorców oraz z nostalgią, która dotyczy danych produkcji. Póki co uważam, że deweloperzy robią naprawdę świetną robotę. Nie mogę się doczekać kolejnych produkcji, które mogą przypomnieć mi czasy dzieciństwa, kiedy to nie musiałem się o nic martwić, a życie było tak bardzo proste. Chciałbym zobaczyć przede wszystkim remake takich gier jak Spider-Man, Jackie Chan Stuntmaster, pierwszy Medal of Honor, Bugs Bunny Lost in Time, a także Driver. To wszystko są gry z PSX-a, no co poradzę, taką konsolę miałem. A wy? Jakie remake'i gier chcielibyście zobaczyć? Dajcie znać w komentarzach. Jeśli podobał Ci się ten materiał, pamiętaj o zostawieniu łapki w górę, zasubskrybowaniu oraz kliknięciu dzwoneczka, by być na bieżąco ze wszystkimi materiałami pojawiającymi się na tym kanale. Mówił do Was Verso. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.